Pan Lodowego Ogrodu to jest ogromny projekt, 4 tomy, 2,5 tysiąca stron. Po drodze zgarnął Pan właściwie wszystkie ważne, fantastyczne, że tak powiem, nagrody. Czy czuje się Pan teraz jako pisarz spełniony, czy raczej zmęczony? Znaczy jedno nie wyklucza drugiego. Znaczy nie czuję się spełniony jako pisarz, bo mam zamiar nadal pisać. Po prostu zakończyłem pewien projekt. Z tego powodu jestem zadowolony, bo prowadziłem go bardzo długo. I już może nie to, że mi się znudził, bo to nie o to chodzi, tylko no już miałem ochotę zająć się czymś innym, zmienić klimat, przystąpić do czegoś nowego. Praca pisarza polega na tym, że co jakiś czas jest nowy początek, kiedy się zaczyna nową powieść czy jakiś większy projekt, no to ma taki urok wchodzenia na nieznaną ziemię. No już trochę mi tego brakowało. Pan Lodowego Ogrodu spaja fantastykę z science fiction. Elementy magiczne się pojawiają, ale mimo to wydaje się, że nie wiem, mnie się tak wydaje, że celem było nadanie temu światu, który jest właśnie połączeniem magii, fantasy i science fiction, nadanie mu wymiaru realistycznego. Tak, takie było założenie. Tak naprawdę, gdyby do tego zasiąść z jakimś narzędziem krytycznym i sobie próbować to zaszufladkować, to by się okazało, że to jest tak naprawdę fantastyka naukowa w pewnym sensie. Te elementy magiczne zyskują pewne wyjaśnienia racjonalne, które możemy przyjąć albo nie, ale są, istnieją tam. I taki był projekt od początku, o to chodziło. Pana powieści sąsiadują ze sobą dwa światy. Jest quasi-średniowieczny Midgard, nasycony magią, i postnowoczesna Ziemia, przeładowana technologiami. Paradoksalnie to Midgard wydaje mi się żywszy, wydaje mi się jakby bardziej prawdziwy. Czy ten absolutny racjonalizm, zaufanie do nauki prowadzi do odhumanizowania, zaniku ludzkich uczuć, wartości? Trudno powiedzieć. Ten świat, o którym Pan mówi, ten technologiczny, pojawia się tam no, w niewielu fragmentach, bo to jest po prostu miejsce, z którego bohater pochodzi. To pojawia się w jego wspomnieniach albo w sytuacjach, kiedy on się zastanawia, co będzie robił po powrocie, jako miejsce, o którym myśli, bo je gdzieś tam zostawił za sobą. Natomiast czy technologia prowadzi do dehumanizacji, no to jest pewne założenie. Tak? W tej chwili mamy do czynienia z sytuacjami, w których mamy rozwój biotechnologii na przykład. I on w wielu przypadkach pociąga za sobą takie ryzyko. Znaczy mamy możliwość modyfikowania rzeczy jakby naturalnych, takich, z którymi się rodzimy, przychodzimy na świat i które nas otaczają, a nie bardzo jesteśmy w stanie temu sprostać intelektualnie. Tak, możemy technicznie rzecz biorąc wyklonować człowieka, ale nie wiemy, jak takiego człowieka potem mielibyśmy traktować. Możemy, powiedzmy, opatentować gen, tak? I to ma później konsekwencje prawne, które mogą być absurdalne zupełnie, tak? Bo może się okazać, że z przyczyn prawniczych do kogoś nie należy fragment jego organizmu albo fizjologii, tak? Bo ktoś sobie to zawłaszczył. No to i z tego typu epizodów wynika między innymi taki obraz świata, jaki pojawił się w Panu Lodowego Ogrodu. A także z zastosowania technologii, takiej prostej już, nawet nie mówiąc o genetyce czy biotechnologii. No, mamy w tej chwili sieć komputerową, mamy systemy informatyczne i to w dużej mierze służy do kontroli społeczeństwa, do wymuszania różnych zachowań, no bo mamy zintegrowane systemy na przykład obserwacji, tak, miejskiej, monitoringu, tak, i to teoretycznie ma być po to, żeby uchronić nas przed jakimiś poważnymi przestępstwami, a w praktyce wykorzystuje się to do ścigania zupełnie błahych wykroczeń, po prostu dlatego, że władza patrzy tak nam na ręce, rzadko widzi kogoś z nożem, kto kogoś napada, a często kogoś, kto... To jest takie orwellowskie. I to właśnie jest orwellowskie, jest niepokojące, tak, bo mieliśmy nadzieję, że te czasy odeszły, a one wracają jakby tak bocznymi drzwiami i
I pod przykrywką czegoś zupełnie innego, ale efekt jest ten sam. Jesteśmy jakby u progu takiego paratotalitaryzmu i to jest niedobrze. Tak? No akurat ja sobie przyjąłem takie założenie, że świat, z którego bohater pochodzi, będzie cierpiał na taką przypadek. Co było najpierw? To znaczy, czy zaczynał Pan od szczegółowego konspektu powieści, czy najpierw pojawił się główny bohater, czy też pierwsze zdanie? Bo... Ten pomysł ewoluował dość długo i najpierw pojawiło się takie pewne założenie fabularne, wokół którego ta historia jest zbudowana. A potem to obrosło stopniowo fabułą. Później na etapie, kiedy siadałem do powieści, już wiedziałem, co mam zamiar zrobić, pojawił się bohater. On się pojawił jakby razem z początkiem historii. Przedtem ten bohater wyglądał inaczej, to nie bardzo wychodziło i wymyśliłem sobie w pewnym momencie taką postać, to zadziałało. Natomiast nigdy nie miałem szczegółowego konspektu od początku do końca, tylko taki ogólny. Wiedziałem, jaki jest przebieg fabuły, wiedziałem, do czego ma prowadzić, jaka jest puenta tej całej historii, o co tam chodzi. Natomiast poszczególne wydarzenia troszeczkę żyły własnym życiem, zaplatały się, to wszystko ewoluowało, rozwijało się, bo to jest duża historia, no, duża powieść i po prostu pewne fragmenty tam przerastały w trakcie pisania. A jak bardzo się Pan angażuje w tworzony przez siebie świat? No bardzo, to jest ten typ jakby działalności, który to wymusza, znaczy wymyślając taką scenografię jak w Panu Lodowego Ogrodu, musiałem wymyślić bardzo dużo towarzyszących jej rzeczy, powiedzmy elementy geografii, kultury, obyczaju, języka, po to, żeby ten świat był żywy, żeby tam występowały nie tylko elementy niezbędne do fabuły, ale też żebyśmy wierzyli, że to nie jest otoczone dekoracjami, które są podparte kijem, tylko tam dookoła rozciąga się normalny, żywy świat, który ma swoje takie elementy, jak każda taka, jak taka kultura mogłaby stworzyć. W związku z tym to i języki, i bez mała kulinaria, no po prostu wszystko trzeba, a jednocześnie chciałem uciec od elementów, które są typowe dla standardowej fantasy. Nie chciałem, żeby to było podobne do innych książek fantasy i zawierało te same takie już wyświechtane elementy, których czytelnik się domyśla po prostu. Wtedy nie ma zainteresowania, nie ma takiego poczucia, że czytam coś i nie wiem, co będzie za chwilę, tylko to wygląda w ten sposób, to w tamten, to było tu, to było tam. Od tego chciałem uciec. Będą smoki, będzie magia. Dokładnie, smoki, krasnoludy, Boże Uchowaj, jakieś elfy, jakieś miasta, powiedzmy, średniowieczne, które są też zbudowane według standardu raczej niż według realnej wiedzy o tym, jak takie miasto wyglądało i jak żyło. Po prostu mamy pewien taki skansen, którego się dorobiła fantasy i jest powielany. I tego nie chciałem robić. Twórcy fantastyki często książki wręcz produkują, ale Pan powieści cyzeluje. Czy to prowadzi do jakichś problemów z wydawcą? Czy... Nie, nie mam żadnych problemów z wydawcą. Prawdopodobnie pisanie w każdy sposób trwa podobnie długo. Znaczy to, czy ja to cyzeluję, czy nie, nie wpływa bezpośrednio, mam wrażenie, na długość samego procesu. Można prawdopodobnie pisać bardzo długo, pisząc standardową zupełnie historię i można napisać stosunkowo szybko, wzbogacając ją o jakieś szczegóły, także to nie ma takiego przełożenia. A wspomniał Pan właśnie o tej standaryzacji fantastyki. W sumie można powiedzieć, że jest dużo takich powieści bardzo szablonowych, a czym na ich tle wyróżnia się polska fantastyka? Tu jest trochę mniej szablonów. Według mnie. Jest więcej oryginalnych sposobów, oryginalnych historii, jakby więcej pomysłów, więcej. No, wydaje mi się po prostu jakaś taka żywsza i świeższa. Może dlatego, że to u nas nie jest taka masowa produkcja właśnie. Przybysze z Ziemi konstruują różne państwa. Jedno, Królestwo Podziemnej Matki, przywodzi na myśl reżim komunistyczny. Drugie, Chory jak z koszmarów Hieronima Boscha, świat Van Dykena, może się kojarzyć z fanatyzmem i ślepym posłuszeństwem
islamu albo faszyzmu. Czy takie skojarzenia są uprawnione, czy raczej nie chciał pan do niczego nawiązywać? Chciałem. Założenie jest takie, że pojawili się tam ludzie z ziemi, którzy uzyskali władzę nad materią, magię, zdolność tworzenia. W związku z tym mogli realizować to, co mieli w głowie. I sądzę, że tacy ludzie opieraliby się raczej o to, o jakieś własne przekonania. Tu założyłem, że spośród tej grupy kilkoro miało jakieś takie przekonania radykalne i chciało zrealizować idee, które w naszych warunkach są, napotykają na różny naturalny opór materii, są w zasadzie niemożliwe do realizacji, a tam mogłoby im się wydawać, że skoro mają w rękach magię, no to mogą to zrobić. I także to tak miało być, że oni się opierają o swoje doświadczenia historyczne i własne przekonania. Ci przybysze są naukowcami, zostali wysłani z misją, którą można nazwać etnologiczną i przeistoczyli się niemal w bogów. Czy można się takiej władzy niemal boskiej oprzeć, czy ona zawsze deprawuje? Jeżeli po nią sięgniemy, zawsze zdeprawuje, ponieważ człowiek jest człowiekiem, a nie Bogiem. Nie dysponuje, powiedzmy, no takimi standardami, żeby oprzeć się pokusie, jaką daje władza absolutna. Natomiast no, w tej powieści mamy różne postawy. Mamy też bohaterów, którzy mimo, że mogą stosować, no, powiedzmy, magię, usiłują się samoograniczać. Boją się jej, bo właśnie wiedzą, że to ich zdemoralizuje. Właśnie ci naukowcy działają w Panu Lodowego Ogrodu na dwa różne sposoby. Albo się izolują w wieżyskości słoniowej, albo próbują inżynierii społecznej. Czy taki obraz nauki bierze się bardziej z Pana niechęci do utopii społecznych, czy z jakiegoś strachu przed właśnie nauką? Nauce trzeba patrzeć na ręce, bo im bardziej jest rozwinięta, tym bardziej grzebie przy rzeczach, które są niebezpieczne. No to wiemy od czasu Frankensteina, Mary Shelley, tak? Że zawsze istnieje w samej nauce immanentne takie zagrożenie, że no, otworzy puszkę Pandory, że może stworzyć potwora, którego potem nie będzie umiała okiełznać. To może dotyczyć każdej wiedzy naukowej z socjologią włącznie. I to raz. Dwa, że w naszych czasach nauka się bardzo jakby zdeologizowała. Byliśmy świadkami dość dużej ilości takich, powiedzmy, afer, kiedy okazywało się, że niektórzy uczeni fałszują wyniki dla uzyskania efektu politycznego wręcz. Że naginają wyniki badań, że je przedstawiają w taki sposób, żeby uzasadnić i wesprzeć jakiś polityczny czy gospodarczy punkt widzenia. W związku z tym już wiemy przez to, że nie są to ludzie, którym możemy bezgranicznie ufać, tylko też trzeba ich pilnować, bo nie są wolni od zewnętrznych nacisków, nie są obiektywni, nie są kimś, kto stoi poza światem, tylko no, biorą aktywny udział w polityce i w gospodarce, w tym sensie, że w tej chwili na nauce robi się pieniądze. Ci, którzy dokonują znaczących odkryć, następnie je patentują, wykorzystują je w celach komercyjnych, albo usiłują znaleźć dostęp do dotacji, do grantów. To czasami są ogromne pieniądze i to jest wystarczająca przyczyna, dla której warto zaryzykować i na przykład fałszować wyniki badań. I takich sytuacji było dość dużo. Była słynna ClimateGate, była historia koreańskiego genetyka, który sfałszował całą linię badań. W ogóle to tak ewidentnie było. Jeszcze kilka innych takich afer. W związku z tym, kiedy opisuję grupę naukowców jeszcze postawionych w takich szczególnych warunkach, no to uważam ich za ludzi, którzy są równie jakby podejrzani jak każdy. Tak? I tego typu obraz wziął się po części stąd. A oczywiście moja niechęć do utopii też ma tutaj swoje, no bo obawiałbym się w takiej sytuacji, co by było, gdyby ktoś, kto jest zwolennikiem takich rozwiązań utopijnych, otrzymał tego typu władzę.